Karta do testów została wypożyczona mi przez firmę Zotak. Wszystkie opinie padające w tym filmie należą wyłącznie do mnie. Nie da się ukryć, że Nvidia, jak i jej partnerzy zalali rynek przeróżnymi kartami Serii 4000. Potem na rynku pojawiły się dodatkowo wersje TI, które są usprawnionymi konstrukcjami wcześniejszych kart. Nic dziwnego, że można ugrzęznąć w przeróżnych testach i recenzjach wszystkich konstrukcji. Choć otrzymałem od Zotaka aż trzy karty, wybrałem tą najsłabszą, aby zobaczyć czy jej moc jest wystarczająca, aby cieszyć się komfortem podczas grania Cyberpunk 2077 z łatką 2.0. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja karty firmy Zotac NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti w wersji Spider-Man przez multiwersu. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że karta Zotaka nie jest taką zwykłą kartą. Powstała ona we współpracy z Marvelem i jest brandowana filmem Spider-Man poprzez Multiversum. Pudełko już nawiązuje do filmu z Człowiekiem Pająkiem, ale też i karta. Jednakże Zotak zastosował tutaj świetny patent. Ogólnie brandowane karty czy konsole mają to do siebie, że są fajne przez pierwsze dwa miesiące, ale potem popularność gry czy filmu się kończy, a my zostajemy z kartą z logiem, na której już nie możemy patrzeć. Dlatego Zotak wprowadził backplay. Na magnesy. Jeśli nam się znudzi, wystarczy go zdjąć po sprawie. Jak dla mnie to rewelacyjny pomysł, w który powinny iść inne marki. Możliwość zmiany backplate'u dałaby możliwość dowolnej customizacji naszych RTX-ów, jak dla mnie już na początku za to duży plus. RTX 4060 Ti od Zotaka to karta dość niewielka i na pewno doskonale wpasuje się w mniejsze obudowy, gdzie karta zajmie jedynie dwa sloty. Sprzęt jest chłodzony dwoma wentylatorami Twin Edge i nawet podczas maksymalnego obciążenia pracują całkiem cicho. Na tyle, że bardziej słyszałem w komputerze moje wentylatory od IO niż od RTX-ów. Na śledziu znajdziemy trzy wyjścia DisplayPort i jedno HDMI. Na górnej krawędzi karty znalazło się podświetlane logo Zotac Gaming. Natomiast jeśli zdecydujemy się zdjąć Backplate ze spider Spidermanem, mamy pod nim również logo Zotaka. Karta jest wyposażona w 8GB Pamięci DDR6, jednak na 128-bitowej szynie, przez co karta raczej gorzej sobie będzie radziła na wysokich rozdzielczościach. Myślę tutaj oczywiście o 2000 1160p, ale 1440p powinno być jak najbardziej ok, ale to zobaczymy. Mamy tutaj 4352 rdzenie kuda, co jest o 1280 więcej niż w zwykłej 4060. Zegar karty pracuje z częstotliwością 2550 MHz, jej pobór mocy wynosi maksymalnie 160W. Karta używa standardowej 8-pinowej wtyczki do zasilania. Cena na stronie producenta wynosi aktualnie 399 dolarów. No dobra, tyle szczegółów, ale zajmijmy się mięskiem. Na początek ponudzę was trochę wykresami i analizą działania karty w oparciu o Cyberpunk 2077 z Paczem 2.0. Karta oczywiście korzysta z dobrodziejstw DLSS 2, jak i DLSS 3,5, co przełoży się na świetne wyniki podczas rozgrywki, szczególnie z użyciem generowania klatek. Cyberpunk 2077 jest też pierwszą grą obsługującą rekonstrukcję odbić, ale te działają tylko na trybie overdrive, który dla karty może, ale nie musi być dużym wyzwaniem. To się jeszcze okaże. Zacząłem testy od 2160p. Oczywistym jest, że ta rozdzielczość to trochę dla tej karty za dużo, aby móc w pełni komfortowo bujać się po Night City. Problemem jest zbyt mała przepustowość na pamięci RAM, ale i sama jej ilość mogłaby być większa. Jednak w testach wyniki wypadły całkiem nieźle. Na początku na czystej rasteryzacji bez dodatków NVD tryby niski, średni wysoki Ultra, dały następujące wyniki. Na wysokich dałoby się grać, ale pamiętajmy, że benchmark to nie to Samo co rozgrywka, co postaram się wam później pokazać. Dorzućmy do karty śledzenie promieni z DLSS2 ustawionym na automatyczny ale nie ma się co tutaj oszukiwać. W 90% przypadków DLSS2 automatyczny to tryb wydajności. Wyniki przedstawiały się następująco. Potem sprawdziłem, ile da nam generowanie klatek z DLSS3. Owszem, liczby były większe, ale wciąż trochę za niskie. Tryb Overdrive jest dostępny dla 4060 Ti, ale raczej jako ciekawostka. Ogólnie podczas grania w 2160p było widać brak pamięci, szczególnie przy większych rozrubach z policją FPS-y, Dławiły się tutaj dość potężnie. Stąd wniosek, że docelową rozdzielczością karty nie będzie 2160p, ale 1440p. I tutaj powinny być wyniki więcej niż zadowalające. Jeśli mamy monitor o wysokiej częstotliwości odświeżania, możemy pokusić się o granie w 1080p, ale jak dla mnie trochę to nie ma sensu. Obniżenie rozdzielczości na czystej rasteryzacji dało nam przyjemne dla oka wyniki. Nawet na Ultra wciąż wynik utrzymywał się powyżej 60%. Jeśli dorzucimy do tego śledzenie promieni z DLSS-2 ustawionym na auto, Wyniki również były świetne. Ale jeśli do pary doszedł DLSS 3, można było śmiało grać na ray tracingu ultra lub nawet pokusić się o tryb overdrive. Widać, że DLSS 3 robi świetną robotę i choć wielu jest sceptyków tej funkcji, no to zobaczcie na wyniki. Na Ultra 76 klatek na sekundę, przy czym karta pobiera 150 W. Możemy myśleć co chcemy, ale generowanie klatki przez AI to przyszłość gamingu i trzeba się do tego przyzwyczaić. Świetnie pokazuje to tak karta, która, no cóż, nie jest mocarzem na rynku, ale spokojnie wykręca świetne wyniki w połączeniu z DLSS-3. Pomimo upływu trzech lat od premiery Cyberpunk 2077, Night City nadal wygląda przekozacko, szczególnie jeśli zaprzęgniemy do generowania oprawy rtx ze śledzeniem promieni. Niektóre lokacje naprawdę mocno zyskują, szczególnie w kwestii odbić. Odwiedziłem swoje ulubione miejscówki, gdzie lubię sprawdzać przed i po, i przyznam, że nadal robią potężne wrażenie. Zwróćcie uwagę, że po włączeniu ray tracingu od razu odpalałem również generowanie klatek na DLSS3. Nie dość, że wygląda lepiej, to działa jeszcze płynniej. Różnicę widać chociażby w tym, że bez ray tracingu gra wykorzystuje SSR. Algorytm radzi sobie całkiem nieźle, ale odbija tylko to, co widzi kamera. Jednak problem pojawia się jeśli na przykład kucniemy, jakaś postać idzie w naszym kierunku i wtedy widać, że odbicia się sypią. Raytracing daje tą przewagę, że odbija obiekty, których kamera nie widzi. Dlatego, na przykład, w szybie widzimy to, co jest za plecami bohatera. Jednym z nowych elementów Cyberpunk 2.0 jest nowy system działania policji. Już teraz nie pojawiają się oni znikąd. Jeśli popełnimy przestępstwo, na miejsce przyjeżdża radiowóz. Jeśli uciekniemy lub rozpoczniemy z nim walkę, usłyszymy przez radio prośbę o wsparcie. Ilość gwiazdek zacznie się zwiększać. W którymś momencie pojawią się silniejsze jednostki, które nie odpuszczą, będą nas ścigać, aż dopną swego. Z czasem zaczną tworzyć blokady na drodze aby uniemożliwić nam dalszą ucieczkę. Jednak Wii nie jest bezbronny. Nowy model strzelania z samochodu to naprawdę świetna rzecz. Możemy lokować na celu, w który Wii automatycznie będzie celował lub zdecydować się na strzelanie albo po łbach policjantów wystawionych za szyby, albo, co też jest nowością, po oponach samochodów. Dość szybko walka zamienia się w chaos na drodze, gdzie wysiadka z auta, no to spore ryzyko. Przybywa więcej jednostek ścigających, wszyscy z jednym celem zmiecenia cię z planszy. Fajnie to wypadło i w mojej opinii bliżej teraz Cyberpunkowi do pomysłów z GTA, chociażby dzięki systemowi gwiazdek. Nawet podczas poważnej rozróby karta radziła sobie bardzo dobrze i średnio wykręcałem ponad 70 klatek na sekundę, to przyznam, że zrobiło na mnie wrażenie. Zwróćcie też uwagę na pobór mocy, nawet podczas intensywnej rozwałki. Podczas mojej podróży przez Night City Zotac TX 4060 Ti radził sobie dzielnie. Nie miało znaczenia gdzie i co robiłem, i klatek utrzymywała się na zaskakująco wysokim poziomie. DLSS-3 zdecydowanie robił robotę, i kiedy się zastanowić, że kurde, przecież to jest 4060 Ti z 8 GB pamięci RAM, a gram Cyberpunk 2077 w 1440p z ustawieniami na raytracingu Ultra, no to można Zrozumieć, czemu generowanie klatek to przyszłość branży. Nvidia na tym nie poprzestanie, algorytm jest wciąż ulepszany. DLSS 3.5 dorzuca rekonstrukcje odbić, które wyglądają jeszcze lepiej, ale funkcja działa jedynie w trybie overdrive. Oczywiście nawet na zotaku można ten tryb odpalić. Pytanie, czy tryb overdrive to dla tej karty za dużo? Okazuje się, że niekoniecznie. Może nie osiągniemy 60 klatek na sekundę, ale coś w okolicach 45 i tutaj jak najbardziej. Bardziej jest możliwe spokojne granie. Aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że DLSS-2.0 odpala się wtedy na tryb ultra wydajności, więc obraz nie jest tak ostry jak na trybie wydajności. Niemniej uruchamiamy tryb rekonstrukcji światła i mamy najnowsze feature'y Nvidii dostępne na naszej 4060 Ti. Oczywiście możemy zejść z rozdzielczością jeszcze niżej do 1080p i uzyskać jeszcze lepsze wyniki, jednak nie wiem, czy jest tutaj sens. 1440p to rozdzielczość, coś w jakiej karta czuje się świetnie i w mojej opinii nie ma sensu robić kroku wstecz. Sporo pograłem w Cyberpunka na Zotaku, popracowałem, porenderowałem pliki i muszę przyznać, że karta radzi sobie naprawdę nieźle. Jest to dobre rozwiązanie dla osób z małymi obudowami albo dla takich z dziećmi. Jak Oliver zobaczył kartę ze Spider-Manem, no to się zaczęło darcie japy, że też taką chce. Pomysł z odczepianym backplate'em, genialny i chciałbym, aby więcej kart miało coś takiego. Oczywiście byłoby to trudne w realizacji, bo każda karta ma trochę inny kształt backplate'u, ale zotak wykonał krok w dobrą stronę i mam nadzieję, że doczekamy się takich rozwiązań w innych kartach. Podsumowując 4060 Ti to całkiem niezła karta dla osób z mniej zasobnym portfelem, a które chcą liznąć najnowszych technologii NVIDII. Można rzec, że to taki Punkt wejścia. Oczywiście zastrzegam, że jeśli chodzi o granie, nastawmy się raczej na 1440p. Ale za to, na przykład, w Cyberpunku tryb Overdrive jest osiągalny i w to w całkiem niezłej płynności. Za model pokazany w tym filmie zapłacimy poniżej 1800 zł. Dla dzieciaka, któremu składamy komputer, karta, jak znalazł, z nowymi technologiami, niezłą wydajnością w miarę rozsądnym poborem mocy. No i ten Spider-Man. Wierzcie mi, że to będzie element, który przeważy w każdym wyborze, szczególnie u dzieciaka. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.